Wschodu i polityka imigracyjna to tematy omawiane dziś podczas politycznego starcia parlamentarnych jedynek z okręgu katowickiego. Debatę zorganizowało Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczpospolitej. Wzięli w niej udział Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, Ewa Damaszek reprezentująca partię Korwin, Paweł Köller z Nowoczesnej, Grzegorz Długi z Komitetu Kukiz 15 i Zbyszek Zaborowski ze Zjednoczonej Lewicy. Jesteśmy Stowarzyszeniem Akademickim Studenci dla Rzeczpospolitej, które działa od kilku lat i od zeszłego roku otworzyło także swój oddział w Katowicach. Staramy się zwracać uwagę na problemy, jakie dotyczą państwa polskiego, pobudzać społeczność, szczególnie młodą akademicką, do działania i aktywności takiej typowo obywatelskiej. A dzisiaj spotkaliśmy się tutaj w celu porozmawiania i poruszenia problemu nielegalnych imigrantów, którzy zalewają w ostatnich miesiącach Europę. I prawdopodobnie w najbliższym czasie trafią także do Polski. Temat niestety ostatnio nieco umilkł w mediach, a zbliżają się wybory parlamentarne i myślę, że wszyscy Polacy chcieliby wiedzieć, jakie ich kandydaci także z naszego miasta, którzy dzisiaj tutaj się pojawią, mają zdanie i mają zamiary wobec tych nielegalnych imigrantów. Teraz ekonomiczny sukces.